Witajcie. Rzadko kiedy w naszych spotkaniach z cyklu o gustach się dyskutuje, rozmawiamy o architekturze. Choć może to nawet szkoda, ja bardzo lubię zgłębiać i czytać, czy dowiadywać się rozmaitych rzeczy na temat architektury, bo uważam, że jest to, proszę, absolutnie element sztuki, sztuka architektoniczna. Co więcej, sztuka, która dotyka nas wszystkich w sposób niezwykle bezpośredni i nawet jeżeli mamy do czynienia z osobami, które na co dzień ze sztuką nie obcują, przynajmniej im się tak wydaje, że nie obcują, czyli nie chodzą do galerii, nie chodzą do muzeów, nie interesują się malarstwem czy rzeźbą, to architektura i design to są te dwie rzeczy, te dwa obszary, dwa tematy, które dotyczą nas bezpośrednio. Budynki otaczają nas wszędzie i tak naprawdę nieważne, czy mieszkamy w dużym mieście, małym miasteczku, czy w miejscowości wiejskiej, ta architektura może mniej intensywna na wsi, ale też gdzieś nas dotyczy i dotyka. No i oczywiście design też, kiedy bierzemy do ręki filiżankę, to już wtedy mamy możliwość obcowania z przedmiotem, a jak jest dobrze zaprojektowany, to właśnie z designem. Dziś w związku z tym, chyba drugi, a może trzeci raz w ramach vloga o gustach się dyskutuje, chciałabym Wam zaproponować książkę o architekturze i tym razem będzie to przewodnik. Książka, która być może, choć mam nadzieję, że tak nie jest, ale być może bardziej będzie interesowała osoby, które albo mieszkają w Warszawie, albo w stolicy bywają często. Dlatego, że jest to książka dotycząca właśnie architektury Warszawy. Ale ona rzuca pewne kwestie na znacznie szersze tło, w związku z czym nawet jeżeli jesteście na co dzień mieszkańcami Krakowa, Poznania czy Kurozwęg, to też Wam bardzo serdecznie polecam, żebyście po tą książkę sięgnęli, jeżeli rozumiecie, jeżeli czujecie tą dziwność, która dziś zaczyna nas frapować, kiedy myślimy, patrzymy, obcujemy z architekturą lat 90. Książka, którą mam Wam do zaproponowania, zatytułowana wdzięcznie jakby luksusowo, napisana przez Aleksandrę Stępień-Dąbrowską, została wydana nie tak dawno przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki i ma charakter przewodnika. W swojej pierwszej części aspekty architektoniczne lat 90., bo jakby cała publikacja lat 90. dotyczy stricte, czyli w pierwszej części autorka omawia całą kwintesencję, całą strukturę tego budowania w latach 90., za chwilę jeszcze do tego wrócimy, a reszta tej książki zawiera w podziale na dzielnice Warszawy najciekawsze, najbardziej wybijające się, ale też niemal wszystkie budynki, które powstawały w latach 90., bo też nie oszukujmy się, lata 90. to nie był okres boomu budowlanego. To znaczy oczywiście był to okres boomu budowlanego, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy okresu komunizmu i lat 80., natomiast kiedy patrzymy na tę ilość, nie jakość, ilość dzisiaj, to wcale nie jest tak, że tych budynków powstawało w stolicy jakoś niezwykle dużo. Natomiast trzeba sobie uświadomić, że lata 90. zaowocowały przede wszystkim twórczością w duchu postmodernizmu i nie oszukujmy się, autorkę najbardziej właśnie tego typu architektura interesuje i interesowała. Ten postmodernizm to nie zawsze jest taka architektura ikoniczna, jakby w kwintesencji cukierkowej, jaką kojarzymy z, nie wiem, wrocławskiego Sospolu, czy warszawskiego hotelu Sobieski, czy budynków Atrium. Czasami jest to bardziej post, a czasami jest to bardziej modernizm. W związku z czym tutaj też jest, często mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawymi budynkami, bardziej inspirowanymi architekturą na przykład lat 60. czy wręcz lat 30. Tej cukierkowości jednak mamy tutaj też niemało. I
Jak czyta się tą książkę, przegląda, tutaj zresztą każdy absolutnie budynek ma swoją ilustrację, ma swoje zdjęcie i to zdjęcie wykonane w bieżąco, zdjęcie, które pochodzi z czasów dzisiejszych, co też pokazuje, że albo bardzo niedawnych, bo to też jest tak, że niektóre budynki zniknęły z panoramy Warszawy w ostatniej pięciolatce i tutaj się absolutnie na indeksację w przewodniku załapały. Natomiast są to zdjęcia współczesne, a nie zdjęcia z momentu budowy. I kiedy patrzymy na ten przegląd, na ten katalog, to tutaj się narzuca kilka refleksji. Pierwsza jest taka, że i to jakby dotyczy przestrzeni architektonicznej, przestrzeni urbanistycznej, o czym zresztą autorka bardzo dobrze i wyraźnie pisze, to jest czas pewnego urzędniczego niezdecydowania. Z jednej strony jesteśmy tuż po przełomie i mamy taką tendencję, że wolny rynek, ta niewidzialna ręka rynku ureguluje absolutnie wszystko, ureguluje także przestrzeń miejską, w związku z czym nie należy narzucać żadnych ograniczeń, nie należy zatwierdzać planów miejscowych, nie należy narzucać standardów dotyczących pewnych gabarytów brył, wysokości, widoków, które by stanęły na przekór takiemu żywiołowemu budowaniu i zabudowywaniu stolicy. Z drugiej strony okazuje się, że na początku tych lat 90. stolica jeszcze dysponowała sporymi rezerwami wolnej przestrzeni, więc było gdzie budować. Ponadto jakby w środku, nawet osoby, które nie mieszkają w Warszawie, doskonale sobie zdają sprawę z tego, że w środku tego miasta tkwi budynek pod tytułem Pałac Kultury i Nauki i wokół niego od dekad tworzy się problem. I ten problem w żaden sposób nie daje się rozwiązać. Jednym z takich manifestacyjnych, szlagierowych konkursów lat 90. był właśnie konkurs na zabudowę centrum, ścisłego centrum Warszawy. Konkurs, którego wytyczne nigdy w życiu nie zostały wdrożone do realizacji i raczej już nie będą. I w związku z tym to spowodowało przesunięcie się tego mitycznego City Warszawy w kierunku rezerw poprzemysłowej woli. I kiedy w latach 90. to wszystko się zaczynało, to nikt jeszcze się nikt nie spodziewał się, że to będzie po trzech dekadach wyglądać w taki, a nie inny sposób. Ale dziś, kiedy mamy do czynienia z drugą linią metra, kiedy mamy do czynienia z zabudową biurową w okolicach Ronda Daszyńskiego, kiedy to City faktycznie na tej woli już jest, i nie tylko jest najeżone biurowcami, ale te biurowce zaczęły być od dekady mocno opięte też nową mieszkaniówką, kiedy Warszawa w okolicach tak zwanego Mordoru, czyli Konstruktorska, Domanieska, Postępu, tego typu ulice, to już nie jest przestrzeń też poprzemysłowa, a przestrzeń absolutnie stricte biurowa i też inkrustowana potrzebną i szybko budowaną mieszkaniówką, to jest zupełnie inna Warszawa dziś. My patrzymy na to budowanie w latach 90. z zupełnie innej perspektywy, niż analizowali, budowali czy próbowali zabłysnąć z nowymi budynkami architekci w czasach, kiedy one powstawały. Wtedy raczej mieliśmy do czynienia z takim konkursem piękności, z taką sytuacją, że każdy próbował zabłysnąć swoim indywidualnym budynkiem, ponieważ te budynki generalnie nie miały kontekstu. I raczej wpisanie w kontekst urbanistyczny czy w skalę w tamtym czasie było rzadkością. Takim świetnym przykładem jest budynek Nautiliusa zaprojektowany przez Stefana Kuryłowicza przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, który się fenomenalnie wpisuje i dalej jest, 30 lat minęło, a wygląda fantastycznie świeżo i świetnie się wpisuje w tkankę miasta, ale takie budowanie było dość wyjątkowe, natomiast w większości to raczej było takie machanie pawim ogonem.
Natomiast to, co jeszcze przychodzi jako refleksja po przeczytaniu książki i przejrzeniu tego katalogu budynków, to jest to, że jednak najwybitniejsi architekci tamtego czasu dalej nadają ton Warszawie i no, szczerze powiedziawszy, oni się po prostu sprawdzili. To znaczy ikony tamtego czasu, BUF, czyli Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego i budynek Sądu Najwyższego zaprojektowany przez Marka Budzyńskiego, to absolutnie dalej są ikoniczne budynki Warszawy, które dziś są nam bliższe i jakby bardziej szanujemy ich nowatorstwo, ale kontekst i to, że w ogóle fenomenalnie funkcjonują w przestrzeni stolicy, niż w momencie, kiedy były budowane, kiedy budziły ogromny opór. Ja pamiętam wtedy polemiki prasowe na temat, głównie w Gazecie Wyborczej, często tam były, zresztą recenzje z tych polemik pojawiają się też w tej książce, bo faktycznie debata architektoniczna w takim powszechnym dostępie najbardziej się toczyła na łamach Gazety Wyborczej. I pamiętam na przykład takie teksty o tym, że te budynki Marka Budzyńskiego w swojej zielonej patynie się właśnie trochę bardziej jeszcze spatynują, że ta zieleń jest taka agresywna dziś, a że z wiekiem ona przestanie być aż taka wyrazista. Jako mieszkanka Warszawy mam poczucie, że ta zieleń się wcale nie spatynowała, tylko że myśmy się spatynowali na tę zieleń. To znaczy, że ona przestała być dla nas taka wyróżniająca się i dotkliwa. Te budynki się po prostu świetnie wpisały w tkankę miasta. Podobnie wszystkie budynki, i naprawdę wszystkie budynki Biura Architektonicznego IEMS, począwszy od ikonicznej absolutnie siedziby Gazety Wyborczej, wcześniej wspomnianej, ale też przez tę całą gwiezdnoplanetową plejadę z Mordoru właśnie, czyli budynki biurowe, tam Orion, Sirius i tak dalej, które nadal nadają ton jakości budynkom biurowym, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju właśnie jakość. Ja też pamiętam taki moment, kiedy zobaczyłam nie na żywo, tylko w pierwszym momencie w recenzji, a potem szybko pojechałam zobaczyć na żywo, kiedy zobaczyłam budynek Rodam System, firmy Rodam System, zaprojektowany przez Magdalenę Stanistis, i poczułam, że jestem wreszcie w Europie, że to jest właściwe wymyślenie o architekturze, że to jest umiejętność kształtowania bryły na bardzo trudnej działce, że to jest umiejętność wpisania się w kontekst, takie po prostu wow, możemy. I tutaj takich przypadków pozytywnych w tym katalogu jest bardzo wiele, ale jest też kilka zaskoczeń. Mimo że jestem warszawianką, nie każdy budynek, który tutaj jest opisany, znałam, bo też i autorka sięgnęła po mniejsze, bardziej kameralne realizacje, takie jak chociażby moda, teraz nieco już zapomniana i mniej istotna, moda na wodę z ujęć oligoceńskich i na budynki właśnie tych oligoceńskich zdrojów, które też jako mała architektura były pewnego rodzaju nowością i wyzwaniem w tkance miasta. Ale z drugiej strony na przykład dla mnie absolutnym zaskoczeniem jest budynek przy Kieleckiej 23, w sumie Saska Kępa, teoretycznie powinnam znać, a nie znałam, budynek firmy Zeba SC, niesamowity, piękny, modernistyczny tort kamieniczny, który polecam, żeby zobaczyć. Ja się po lekturze tej książki zresztą wybrałam na żywo, żeby obejrzeć ten budynek. Dzieją się tutaj w nim rzeczy przekomiczne i przedziwne, ale jako całość on się fantastycznie broni. Obok tego mamy do czynienia z różnymi warszawskimi kuriozami, takimi typowymi właśnie postmodernistycznymi tortami, począwszy od Blue City, centrum handlowe, które jakby nie ma szczęścia ani wizualnie, ani do najemców, ani jakoś tak chyba no nie jest najbardziej ulubionym centrum handlowym warszawiaków. Jak Hotel Sobieski, który jest cały czas w swojej bryle za duży, a w swoich ścianach za żółto-różowy. I też jakby lata minęły, a on jakiś taki dziwny jest i nieoswojony. Lepiej wpisujące się właśnie budynki przy Jana Pawła II, czyli budynki Atrium, ale też czuć w nich ten postmodernizm, który jest dla nas w tej chwili fajny,
bo nasz, bo Warszawa jakby jest pogodzona z tymi budynkami, ale wtedy to były, mimo że klasa tych biurowców była no, na bardzo wysokim poziomie, takim poziomie, którego wtedy po prostu jeszcze w Warszawie nie było, czy w Polsce nie było, to jednak estetyka tych budynków była no, nowa. To zresztą, na co zwraca też autorka uwagę, to na przykład fakt, że część architektów, którzy w tych latach 90. może nie tyle co debiutowali, ale zaczynali w przestrzeni Warszawy rozwijać swoje kariery, dostawać duże zlecenia, to byli architekci, którzy część swojego doświadczenia realizowali czy wywodzili spoza Polski, ale z krajów dość egzotycznych, z Bliskiego Wschodu i z Afryki. Stąd też pewnego rodzaju motywy nietypowe dla naszego polskiego nieba, gdzieś dobrze się z tą myślą postmodernistyczną i z tym poszukiwaniem oryginalności dobrze łączyły. Faktem jest, że lata 90. naprawdę to był czas, kiedy wszyscy chcieliśmy oddychać wolnością, wszyscy chcieliśmy pokazać swoją oryginalność, swoje prawo do indywidualizmu, swoje prawo do samostanowienia. W efekcie udało nam się wyprodukować kilka takich tortów architektonicznych pierwsza klasa. Część z nich jest w tej chwili burzonych, część się wpisało w tkankę miejską. Natomiast bez wątpienia są one emanacją pewnego stylu, są wizytówką pewnego czasu. I też są też jakby kwintesencją tych lat wczesnego niedoboru, bo też o to, o czym pisze autorka, to, że części tych elementów budowlanych po prostu nie można było dostać, że część była dorabiana trochę chałupniczo, że były naprawdę poważne problemy z dostawami. No nie wiadomo, czy za chwilę znowu nas to nie czeka. Były też bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o koszt materiałów budowlanych, co czeka, a w zasadzie już jest znowu w naszej architekturze i budowaniu bieżącą bolączką. W każdym razie część z tych budynków powstawała w kontekście takiego materiałowego kompromisu, a z drugiej strony też część z nich nie ma szans wytrzymać próby czasu od strony technicznej. To znaczy, one po 30 latach niektóre z nich są na skraju technicznej śmierci, co będzie powodowało, że muszą iść pod kilof. Częściowo pójdą z powodów estetycznych, częściowo właśnie z powodów technicznych. Czy my nie chcemy, bo to jest też pytanie, czy my nie chcemy chronić? Na pewno nie chcemy chronić samowolki budowlanej przy Rondzie Radosława, wtedy jeszcze budowa zaczęła się jeszcze przy Ronda Babka, czyli słynnego hotelu Czarny Kot, który jest już absolutnym warszawskim kuriozum. Ja się z tej książki dowiedziałam, że to jest w ogóle budynek, w tej chwili już prawie do końca rozebrany, ale to jest budynek, który powstawał bez architekta, tylko myślą i wolą właścicielki. To też jest dość zabawne. Natomiast no, takich budynków nie chcemy chronić, ale czy na przykład chcielibyśmy zmienić Hotel Sobieski, czy chronić Hotel Sobieski? To są jakieś takie pytania, przed którymi przyjdzie nam stanąć jeszcze, myślę, że w bardzo, bardzo krótkiej perspektywie w Warszawie. Także to, co się dzieje wokół nas, ta przestrzeń miejska, ta tkanka miejska, po prostu nas kształtuje. Czy jest elementem sztuki? Oczywiście, że jest elementem sztuki. Być może ta książka nie jest książką dla inwestorów czy kolekcjonerów, ale dla miłośników sztuki bez wątpienia. I dlatego chciałabym ją Wam bardzo serdecznie polecić, zwłaszcza, że jest bardzo dobrze napisana. A ja czekam, nie wiem, pewnie nie tej samej autorki, ale ja czekam na takie publikacje z innych dużych miast Warszawy, bo myślę, że lata 90. po prostu należy w ten sposób, jeżeli chodzi o architekturę, skatalogować. Choćby właśnie dlatego, że nie wszystkie te budynki zostają z nami i zostaną z nami na kolejne dekady, bo będziemy je w różny sposób, nie wiem, weryfikować. I to tyle na temat książki. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. A na koniec dodam jeszcze, że widzimy się także wieczorem w Xanadu o godzinie 19:30 na piątej aukcji sztuki współczesnej, gdzie będziemy licytować około 50 bardzo ciekawych obiektów malarskich i rzeźbiarskich, i graficznych, artystów o bardzo uznanym dorobku, artystów
średniego i najstarszego pokolenia polskich twórców, także niektórych artystów już nieżyjących. I bez wątpienia to jest propozycja dla kolekcjonerów i dla inwestorów. W związku z czym liczę, że spotkamy się znowu w Xanadu wieczorem i że znajdziecie czas i będzie przed Wami też dużo emocji związanych z ekscytującą licytacją. A na razie dziękuję.